Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jeszcze wrócimy na chwilkę do 2021 roku i pokażę Wam wszystkie książki, które w zeszłym roku przeczytałam. Taki film nagrywałam również w zeszłym roku, to znaczy w 2020, także postaram się go Wam tutaj podlinkować nad moją głową, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Ja tutaj posiłkuję się swoim wyzwaniem Goodreads, także wszystkie książki powinnam Wam tutaj pokazać w formie wyświetlonych obok mnie okładek. Postaram się również dodać poniżej oceny gwiazdkowe, które tym książkom przyznałam. Natomiast jeżeli chodzi o te najlepsze książki, to już mogliście je chyba na moim kanale zobaczyć, a najgorsze niebawem się pojawią. Także na taką ścisłą topkę zapraszam do innych filmów. W tym filmie raczej bez opinii, szybko chciałabym Wam tylko pokazać te wszystkie książki, które udało mi się przeczytać. A gdybyście byli którąś z nich bardziej zainteresowani, to dajcie mi znać na dole w komentarzu, postaram się albo odpowiedzieć bezpośrednio na komentarz, albo być może odesłać Was gdzieś do jakiegoś filmu na moim kanale na temat tej właśnie książki. Szybka statystyka. Książek w zeszłym roku udało mi się przeczytać 69. Myślałam, że uda mi się dobić do 70, ale niestety się nie udało. Ostatnią książkę przeczytałam ostatniego dnia grudnia, czyli dokładnie 31 grudnia i była to książka Ślady Jakuba Małeckiego. Także już nie przedłużając, zapraszam Was na 69 książek, które przeczytałam w 2021 roku. Anna Dziewit-Meller, Od jednego Lucypera, Yoko Ogawa, Grobowa cisza, żałobny zgiełk, Zamiana, Bev O'Leary, Casey McQuiston i Red, White and Royal Blue, Bernadette McDonald i Ucieczka na szczyt, Jesień, Ali Smith, Cień i kość, Leigh Bardugo, Zabierz mnie do domu, Marie Aubert, Reguły dla dziewczyn, Farba znaczy krew, Matka wszystkich pytań, Utonęła, Chcemy być wolni, Harry Potter i więzień Azkabanu, to oczywiście reread, podobnie jak Harry Potter i Zakon Feniksa, Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie, Elżbieta, Filip, Diana i Meghan, Zmierzch świata Windsorów, Lolek, Tajemna historia, Bitwa braci, Rozmowy z przyjaciółmi, Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, Sempre Susan, Wspomnienie o Susan Sontag, Sen o Okapi, Angst with Happy Ending, Klara i Słońce, Tajemniczy przybysz, Dewocje, Ala Makota 1, Ala Makota 2, Na skraju załamania, Cukry, Pacjentka, Za zamkniętymi drzwiami, Perfekcyjna rodzina, Terapeutka, Lokatorka, To tylko przyjaciel, Nagie serca, Pozwól mi wrócić, Beach Read, Biblioteka o północy, Mireczek, Niewidzialne życie Adi LaRue, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Jedyne takie miejsce, Wojna makowa, Zima, Ali Smith, Przeminęło z wiatrem, Margaret Mitchell, 11 września, Dzień, w którym zatrzymał się świat, Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata, Historia przemocy, Beze mnie jesteś nikim, Snowflake, Kłamstwa od serca, Wszystkie kolory moich wspomnień, Kochany święty Mikołaju, Miasto duchów, Święto ognia Jakuba Małeckiego, Tobr 2, Nie każdy wróci, Też tak mam Magdaleny Kosteszyn, Światu nie mamy czego zazdrościć Barbary Demik, Romans pod choinkę Katarzyny Bester, Emily Stone i Jak zawsze w grudniu, Christina Loren i Miłość na święta, Stowarzyszenie umarłych poetów, Listy na wyczerpanym papierze, Piranesi, Suzanne Clark i ostatnia książka, czyli wspomniana już Ślady Jakuba Małeckiego. I tak to się właśnie prezentuje, tak wygląda moje 69 książek, które przeczytałam w 2021 roku. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam wszystkie, że nic tutaj gdzieś mi się nie zagubiło. Co prawda korzystałam z tego wyzwania na Goodreads, z tego podsumowania rocznego, więc raczej nie. Mam nadzieję, że wszystko się udało. Koniecznie dajcie mi znać, czy czytaliście którąś z tych książek, co o nich myślicie, albo czy którąś z nich chcielibyście przeczytać, czyli jak zawsze czekam na wszystkie Wasze komentarze. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!